Kolejny odcinek z co nas czeka na tygodniówce. Teraz czas na tygodniówkę SmackDown, gdzie to odbędzie się walka. No zobaczycie właśnie jaka. No bo myślę, że to będzie dobre show. Myślę, że mi się będzie podobało. No skoro mi się podoba, to wam też powinno, bez dyskusji nawet. Nie, no oczywiście żartuję. No i bez zbędnego przedłużania zapraszam was do odcinka. Co nas czeka na SmackDown? No będzie ciekawy. Zobaczmy, a więc, panie i panowie. Numer 1 contender z mecz do tytułów SmackDown Tag Team. The Usos kontra przeciwnicy, których dowiecie się dopiero na samej tygodniówce SmackDown. No ciekawa walka, no była naprawdę dobra. Five Star Match chyba był, jak pamiętam. No dobra walka, długa, więc to powinno wam się podobać. No bez dyskusji, nie nawracamy tutaj o czegoś. Jeszcze ten odcinek powinien pojawić się w środę. Jeżeli się nie pojawi w środę, to pojawi się w czwartek. No. I tak trochę się rozpoczyna. Zobaczymy. Tak. Zobaczymy, czy to będzie może najlepsza tygodniówka. Jakakolwiek była, nawet łącząc WWE 2K19 Universe Mode i WWE 2K22 razem. A więc kolejną rzeczą, która jest zapowiedziana na tym SmackDown, jest to rzecz Roman vs. Seth. Seth Rollins kontra Roman Reigns na SmackDown. Nie wiem, czy to będzie o tytuł, ale teraz zobaczmy tutaj wkurzony Roman idzie. Wkurzony, że odebra mu tytuł. Idzie. No i wszyscy się dowiemy, dlaczego to się stało, czemu to się dzieje, jak, po co. No i zobaczymy wszyscy, zobaczymy. A więc takim czymś kończymy zapowiedź, co nas czeka na SmackDown. Następnego dnia, czyli w środek, powinna odbyć się walka co-main event Randy Orton vs. Brian Danielson, a więc trzymajcie się. Cześć.